Witamy Państwa bardzo serdecznie na kanale Łączą Nas Szachy. Z tej strony Piotr Murdzia i Marcel Kanarek. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa partię Polugajewski-Neżmetdinow, który jest dzisiejszym bohaterem tego spotkania. Jest to zawodnik, który grał niezwykle dynamiczne, bardzo ostre szachy. Lata świetności to lata 50., 60. ubiegłego wieku. No, jeżeli chodzi o Polugajewskiego, no to również trzeba wiedzieć, że to była ścisła czołówka światowa w latach 70., 80. To był zawodnik, który wniósł duży wkład do rozwoju teorii debiutów. Między innymi osoby, które grają obronę sycylijską w wariancie, jest taki wariant Polugajewskiego, bardzo ostry, co również świadczy o podejściu Polugajewskiego do szachów. Też słynął z takiej agresywnej gry. I tyle może. Bardzo prosimy Cię. Dlaczego wybrali właśnie tę partię? Co ona będzie dla nas oznaczać? Czego my się z niej dowiemy? Przede wszystkim utrzymujemy dynamiczne tempo w partii i tutaj pokażemy, jak można czasami znaleźć się w bardzo dobrej sytuacji, ale jednocześnie też niebezpiecznej, która może powoli się wymykać spod kontroli i trzeba znajdować jedyne drogi do zwycięstwa. I taką właśnie drogę Neżmetdinow nam dzisiaj pokaże. Myślę, że możemy zacząć partię. D4, skoczek F6, C4, D6. Koń C3, E5. Jest to też taka droga, która jest chętnie używana przez zawodników grających obronę królewsko-indyjską, żeby ominąć różnego typu kolejności. Może się okazać, że jest to po prostu z różnych względów wygodniejsze dla czarnego. Oczywiście tutaj końcówki typu DE, DE, Hetman, D8. Czarny nie musi się obawiać, ponieważ po wymianie hetmanów nie ma dużych problemów. Czarny szybko tutaj opanuje pole D5, po ruchu C6, koń BD7 będzie rozwijał figury. Po ruchu E4 myślę, że to jest spora niedokładność w tej pozycji. Myślę, że tutaj koń F3 i obrona tego punktu D4 przez skoczka na początku powinna nastąpić, żeby właśnie po ED rzeczywiście biały przeszedł do tej struktury, która jest w miarę dla niego korzystna. Ale żeby było odbicie skoczkiem i to byłoby po prostu bardziej naturalne. W partii nastąpiło E4 i biały został zmuszony do zbicia na D4 hetmanem i okazuje się, że po prostu w tym momencie bardzo szybko czarne figury z tempem mogą wychodzić do gry. Skoczek C6, hetman D2 i hetman D2 to od razu zaznaczy, że jest to typowe zagranie osób, które w przyszłości zamierzają grać B3 i goniec B2. Bo inaczej ten hetman już bardziej by mi pasował na D1, żeby nie blokować po prostu tego gońca na C1. To Marcel, to rzeczywiście tutaj dobrze powiedziałeś i to jest chyba dobra taka rada dla młodych szachistów, ażeby potwierdzenie może tej teorii, ażeby zbyt szybko nie wyprowadzać hetmana do centrum. No myślę, że tak, zwłaszcza dla początkujących graczy też jest to cenna rada, bo ten hetman po prostu będzie ganiany, musi się wycofywać, tracić czas. Widzimy, że czarny tutaj bardzo fajnie i szybko te figury rozwija. Mamy ruch G6, B3 zgodnie z planem, goniec G7, goniec B2. Wydaje się, że pozycja jest normalna, aczkolwiek tutaj zaraz będziemy mieli pierwsze oznaki problemów u białego i tym problemem jest to, że za chwileczkę wieża będzie chciała wyjść na E8, zaatakować pionka na E4, król został jeszcze w centrum. No i teraz pytanie, jak reagować białymi? No to jest pierwsza sytuacja, gdzie po prostu tutaj już musi się na pewno dłużej Lew Poługajewski zastanowić. Wybrał ruch goniec D3 i widzimy, że jest to też stricte związane z obroną pionka, ale za chwileczkę będziemy widzieli też pewne wady tego ustawienia, ponieważ nawet po tym ruchu skoczek G4 już są pierwsze oznaki tego, że no, nie wiadomo jak tu dalej postępować. Czarny stwarza pierwsze takie groźby napadające, czyli na przykład może być to wyjście w stylu goniec H6, może być to rozbijanie pozycji przez F5, może być to po prostu wyprowadzenie hetmana na H4 lub wieży na E8. Naprawdę bardzo dużo rzeczy grozi. Czyli dla osób grających regularnie obronę królewsko-indyjską jest to doskonała okazja, powstaje taki kompleks różnych taktycznych możliwości, które tutaj już wskazałeś. I myślę, że dla zawodnika dobrze czującego się w tej obronie królewskiej, królewsko-indyjskiej, każdy chyba ma już tutaj
takie przeczucie, że tutaj może taktyka decydować. No tak, to już mamy początek takiej pozycji bardzo dynamicznej i za chwileczkę zobaczymy pierwsze problemy białego, bo biały tutaj rozwinął się skoczek GE2, natomiast zaraz będziemy widzieli związane z tym problemy. Skoczek F3 tutaj jest posunięciem, które no jakoś by tą pozycję w miarę stabilizowały, ale kto gra królewską indyjską, widzi, że naprawdę tutaj biały ma zupełnie nienaturalnie te figury rozwinięte w stosunku do tego, jak normalnie to w takiej strukturze bywa. Tak na marginesie, Marcel, bo jak tutaj ruch zagrany był skoczek z GE2, ja bardzo często w swojej pracy z młodymi zawodnikami mówię, żeby skoczka generalnie nie wyprowadzać w ten sposób i mówiąc na to marna szkapa. Także zawsze raczej wolimy wyprowadzać skoczki bliżej ku centrum, aniżeli na polu E2, gdzie ten skoczek ma zdecydowanie mniejsze możliwości rażenia na pola centralne. No tak, tak. I teraz jeszcze jak mówiliśmy o tym polu H4 dla Hetmana, no to będzie się zaraz mściło, bo koń z F3 również to pole by przynajmniej zabrał. Natomiast tutaj ja myślę, że też naturalnie wydaje się, że pogoniec D3 skoczek na E2 bardzo w wielu wariantach po D4 w ogóle wychodzi. A połączenie goniec D3, koń F3 wydaje się takie mniej naturalne, że te figury jakoś nie zazębiają się. Aczkolwiek no Hetman H4 już powoduje, że nie wiadomo do końca jak zareagować. Myślę, że w ogóle jeżeli zagra biały G3, co raczej powinno nastąpić, no to po ruchu czy Hetman H3, czy Hetman H6. Hetman H6 to na wymianę, może by białemu grało się łatwiej, ale Hetman H3 wejście. A skoczka F4 tam nie ma przypadkiem? Skoczek F4, wtedy chciałem się cofnąć na H6, może by nie było wymiany hetmanów. Ale może wymiana hetmanów na H6 od razu byłaby lepsza. Natomiast widać, czy jeszcze biały tutaj może w jakiś sposób się bronić i chyba właśnie w ten sposób mógł zagrać, żeby tutaj nie prowokować większych osłabień. W partii zagrał ruch skoczek G3 i teraz no wydaje się, że tu wszystko ma biały pod kontrolą, ale tak naprawdę no, król jeszcze jest w centrum, nie może zrobić krótkiej roszady. No, a długa roszada też wygląda podejrzanie ze względu na motywy koniec H6, czyli tutaj po prostu będziemy mieli takie wejścia. To tutaj jeszcze zwróćmy uwagę na taki aspekt, skoczek idący na pole G3, no, że tak powiem, uderza w ścianę. Ten pion na G6 go mocno ogranicza, czyli to jest taki, funkcja tego skoczka tu jest mocno obronna niemalże wyłącznie. No, oczywiście wzmacnia się punkt E4, no ale to nie jest idealne położenie dla tego skoczka, nie ma perspektyw. Co więcej, zresztą jak się przekonamy w toku partii, ruchem F5 czarne jak gdyby jeszcze zagrożą położeniu tego skoczka. No tak, i tutaj aż się prosi, żeby tą pozycję natychmiast otworzyć, korzystając z tego właśnie, że ani w jedną, ani w drugą stronę biały nie może zroszować. I teraz rzeczywiście należało zagrać taki ruch F5, może już wiele rzeczy grozić. F4 może być ciekawe w różnych wydaniach, koniec H6, może otwarcie FE w różnej wersji i punkt F2 byłby tutaj słaby, czyli widzimy takie nawet tutaj połączenia ciekawe. I tu myślę, że po zbiciu tego pionka, no po prostu zaraz te figury czarnych wchodzą do ataku, koniec H6, dama na C2 nie pójdzie, bo jest koń B4, nie wiadomo gdzie tym hetmanem odejść, wieża na E8 wchodzi z atakiem na króla, albo po prostu może być też odbicie na F5, pozycja robi się momentalnie bardzo niebezpieczna, bo w dalszym ciągu biały nie może wykonać roszady. No, ku naszemu zdziwieniu tutaj najpierw skorzystał z ataku na gońca Neżmettinowi, zagrał skoczek z G4 na E5, czyli taki ruch, który wydaje się naturalny, ale z drugiej strony powoduje, że teraz biały może zrobić roszadę, co dla mnie jest troszeczkę zadziwieniem, czyli jakieś tam niedokładności na razie się pojawiają z jednej i z drugiej strony. No i teraz bym zrozumiał, gdyby ze strony czarnego to była taka prowokacja, że będzie na przykład roszada, to teraz wrócę skoczek G4, wymuszone jest H3 i będzie na przykład skoczek F2. No to by było całkiem przemyślane wtedy, prawda? Ale tutaj takiego rozwiązania nie mamy. No tutaj byśmy po prostu zostali z pionkiem więcej, także
narzekać byśmy nie mogli. Natomiast Neżmetdinow to był taki zawodnik, który uwielbiał po prostu jechać wszystkim do przodu i postanowił, że zaczyna atakować przeciwnika. I zagrał ruch F5, który też jest ruchem całkiem niezłym, dynamicznym. Grozi już marsz pionka F4, F3, co jest piekielnie niebezpieczne w takich sytuacjach. I być może nawet... To znaczy nie chcę powiedzieć, bo to, że świadomie tak zagrał, że musiał widzieć oczywiście ruch skoczek G4, ale F5 być może on się nastawił na to, że po prostu tutaj będzie miał potężny atak. Co ty, Piotrze, o tym sądzisz? Czy to jest możliwe, twoim zdaniem? Mnie trochę dziwi to, że tej klasy zawodnik wycofał skoczka na E5 i dopiero realizuje, dając możliwość białemu zrobić roszadę, ustabilizować jego sytuację. Według mnie jest to tak jakby spowolnienie akcji i no chyba to było, trzeba potraktować jako niedokładność. Z drugiej strony no nie możemy winić zawodnika, bo nam jest bardzo łatwo po czasie na to spojrzeć z dystansu. A w trakcie partii trzeba podejmować konkretne decyzje. Być może ruch F5, no coś mi się nie podobało czarnemu, natomiast wszystko tutaj też wygląda bardzo dobrze, ale białe w momencie już po tej stabilizacji powinny mieć jakieś tutaj możliwości obronne. Nie wierzę, nie daję wiary temu, że ta pozycja już jest taka bardzo zła. No, co powiesz na to, żeby białe teraz na początek pobiły na F5 i chodziłoby o to, ażeby w przyszłości, jeżeli czarne postanowią iść tym pionkiem do przodu na F4, no to żeby automatycznie też ponosiły jakieś za to konsekwencje, czyli zwalniały pole E4 dla białych figur. Więc chyba narzuca się w pierwszej kolejności pobicie na F5. No tak, dokładnie tak jak mówisz, tutaj biały musi troszeczkę tą pozycję otworzyć, bo to jego jedyna szansa, żeby złapać jakiś kontratak. W tej pozycji po EF i GF koń D5 na przykład może biały zagrać i nawet jeżeli czarny ma tu bardzo silny atak, bo trzeba sobie przyznać szczerze, że ten atak po prostu też idzie do przodu, to jednak lepiej jest już dla białego, że to centrum się otworzyło i ma dodatkowe możliwości, niż tak jak było w partii, i tutaj cofnę do tego momentu, F5, że po prostu pasywnie tutaj Połgajewski zagrał F3 i po za chwileczkę goniec H6, hetman D1 i tutaj jeszcze dodatkowo goniec F3 mógł wtrącić Neżmetdinow, no to ta pozycja momentalnie staje się wygrana, bo po prostu po skoczek G2, nawet G5 można jechać G5, G4 klasycznie do przodu, albo zrobić bardzo ładny manewr, również tutaj bardzo groźny goniec F2 i z planem goniec G3 z atakiem matowym. Natomiast ta pozycja tak czy siak po prostu jest pasywna. Niestety Neżmetdinow nie wtrącił tego goniec E3. No i to jest bardzo zastanawiające, bo podejrzewam, że wielu z naszych widzów, łącznie z zawodnikami, którzy tak naprawdę dopiero rozpoczynają swoją przygodę z szachami, no raczej zagrałoby taki ruch po to, żeby tego gońca przed ruchem F4 zachować na dobrej pozycji, otwartej, a nie blokować sobie gońca, bo z reguły w takich momentach mówimy naszym młodym podopiecznym, no co tutaj wyprawiasz, no pamiętaj o aktywności figur, nie blokuj ich. No właśnie, dlatego tutaj oczywiście w tym momencie jakby goniec E3 narzucało się. Niemniej jednak no, atak nawet po F4, co oczywiście jest niedokładne, bo zamyka naszego gońca, można było mieć po prostu lepszą wersję tego ataku. Po skoczek G2 i G5, no wszystko idzie do przodu. Pierwsze pytanie jeszcze może być takie, jak rozwijać tą pozycję po ruchu H3, bo bardzo często biały reaguje właśnie w taki sposób. W partii nastąpiło skoczek G5, ale moglibyśmy się zastanowić, prawda, co się stanie, kiedy właśnie teraz nie będzie dopuszczał biały do tego ruchu G4 właśnie w taki sposób. Bardzo już tutaj się narzucają pewne rozwiązania taktyczne. Co moglibyśmy tutaj zaproponować? Piotrze, jak no, ja kiedyś popełniłem taki artykuł zwany Piontaran, więc nasuwa mi się od razu posunięcie związane z ruchem G5, G4. Pod dwa pionki, nie obawiając się tutaj poświęcenia w dalszej kolejności figury. Oczywiście na końcu staje tam skoczek na G4 i pewnie nieuchronne jakieś tam maty na pobocach.
Tak, czyli albo piąta run wejdzie i możemy sprawdzić taką wersję wydarzeń, co się stanie, kiedy to na przykład wszystko zacznie być wybijane. Myślę, że tutaj domyślamy się, że nawet takie wejście skoczek G4 za momencik Hetman H2, nie widać tutaj nawet jakiejś No, szczególnej wieża obrony. F3 jeszcze. No, wieża F3, tak, chociaż tu wydaje mi się, że już intuicyjnie widzimy, że ta pozycja musi być w jakiś sposób wygrana. Skoczek na G1, powiedzmy skoczek gdzieś wchodzi z widełkami na E3, jak ta wieża nam się jeszcze tutaj otworzy, no to nie ma szans, żeby tutaj białe się wybroniły. Jeszcze, no to jest jedna opcja, druga opcja jeszcze taka bardzo konkretna, to z obrony królewsko-indyjskiej zawsze tego typu uderzenia goniec H3 się narzucają i pytanie, czy w ogóle nawet w takiej wersji jest w stanie się tutaj bronić, grozi bicie na F3, grozi jakieś zaraz rozbicie jeszcze G4. Też myślę, że możemy uznać tą pozycję za bardzo ciężką dla białego. Także myślę, że obie te wersje rozbicia przeciwnika tutaj byłyby jak najbardziej poprawne. Wracając do partii, nastąpiło skoczek D5, czyli tutaj biały stara się kontrować na pionku C7, żeby tu wymusić jakieś no, zaangażowanie w obronę Odwrócenie topionka. uwagi, najprościej mówiąc, też, tak? Tak. Natomiast tutaj się nie daje Neżmettinow i gra do przodu, a więc G4 i tutaj z obrony królewsko-indyjskiej wiemy, że plan białego, przepraszam, czarnego to jest zagranie G3 i po ruchu H3 znowu będą ofiary gońca na H3. Po prostu tutaj nie da się w tych pozycjach bronić, ponieważ biały ma niedostępny ruch wieża F2 przez pionka na G3. Więc tutaj Połukajewski bardzo dobrze zaczyna się bronić i tutaj trzeba mu to oddać, że potrafił z tej trudnej sytuacji jeszcze w jakiś sposób wyjść. A tutaj Marce jeszcze taka ciekawostka, bo znowuż osoby, które grają regularnie obronę królewsko-indyjską, bardzo często, a znamy takie partie klasyczne, gdzie czarne angażują wszystkie swoje figury oprócz wieży na A8. A wieża często gdzieś tam zostaje, jakby nie ma czasu na zaangażowanie jej. No, przypominają mi się jakieś partie typu Koczno i Kasparow, gdzie tam te wszystkie motywy z ofiarą nawet wieży na A8. Włącznie z tym miały miejsce, i tutaj mamy taki obraz tego, taki sam, tak, że czarne wszystkie figury są zaangażowane oprócz wieży na A8. Tak, nawet ogromną rolę odgrywa goniec na C8, który nigdy nawet ruchu nie wykonał. Okazuje się, że ten goniec jest kluczowym gwoździem do trumny przeciwnika, bo on często właśnie tam wchodzi na pole H3, bijąc pionka lub nawet nie bijąc pionka, żeby tylko tego króla przeciwnika osłabić. Także no tutaj masz rację, nawet czarny tak lekceważy troszeczkę, mówiąc lekko, o tej wieży. Tą wieżę na A8, że często ją nawet oddaje, żeby tylko ten atak był kontynuowany. Myślę, że takich partii jest sporo właśnie w królewsko-indyjskiej, że w ogóle biały ma wieżę mniej, ale te ataki tutaj na skrzydle królewskim są matujące. A czy to oznacza, Marcel, że tak zapytam, może uprzedzę jakiegoś naszego tutaj widza, że ten debiut, obrona królewsko-indyjska, nie jest skazana grać zawodnikowi, który no, nie ma takiej smykałki do gry taktycznej? Czy to raczej zawodnicy wtedy powinni unikać takich debiutów i na przykład grać obronę słowiańską? Ale oczywiście, tak też. Bo tutaj, przepraszam jeszcze, tutaj się nie da grać tego debiutu z założeniem, że będziemy po prostu poprawiać figurki przez 40-50 ruchów, bo tutaj, no, że tak powiem, krew ma się lać. No dokładnie. Generalnie ja w ogóle zauważyłem, że jeżeli przychodzi nowy zawodnik do mnie i pyta się mnie, czy radzi w ogóle, jaki debiut ma grać, to ja mu nie wciskam za każdym razem pomysłu, że prawda, będziemy grać królewsko-indyjską, bo ja tak lubię, bo ja lubię grać dynamicznie. Tylko jeżeli widzę, że no, chłopaczek przychodzi, jest spokojny, grzeczny, ułożony, to bardzo często może się okazywać, że dla niego właśnie taki spokojny debiut będzie o wiele bardziej wartościowy, bo zupełnie lepiej sobie z nim poradzi. Niekoniecznie rozwojowy.
No, oczywiście z czasem, jak już troszeczkę będziemy kształtować takiego zawodnika, no to będziemy się starali go rozwijać w tym kierunku ku tym cechom, których on w tym momencie jeszcze nie ma, ale na początku no, musi być przyzwyczajony do tego stylu, który posiada, więc oczywiście tutaj no, nie dla każdego będzie to wariant, bo jest on bardzo dynamiczny. No, są zawodnicy, którzy lubią mieć poczucie, że w każdym wariancie czarnymi będą chcieli mieć wyrównanie. No, od razu mówię, że jeżeli ktoś jest tylko i wyłącznie cyferkowo czy komputerowo nastawiony na to, żeby wyrównywać, no to Królewsko Indyjska będzie debiutem, gdzie nieraz komputer będzie pokazywał ogromną przewagę białych, a nawet w rzeczywistości tak nie będzie, bo komputer też nie do końca tą pozycję zrozumie, albo przynajmniej też może być tak, że w teorii jest ta przewaga bardzo duża, ale człowiek nie jest w stanie pojąć, jak ją wykorzystywać i robi masę błędów białymi i partię przegrywa. Dlatego to jest naprawdę skomplikowane i myślę, że nie ma co sugerować się tylko oceną komputera w tego typu strukturach. Czyli taka sugestia, że zawodnik, który boi się poświęcić pionka, poświęcić więcej materiału, no to istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że grają w obronę królewską indyjską bez tych umiejętności zniecenia pożaru na szachownicy, stanie źle, pasywnie, bo u białych no, jest jakby już z góry zarysowana przewaga w przestrzeni. No, jeżeli czarny nie będzie należycie dynamicznie grał, no to partię szybko doprowadzi do złego stanu. No tak, i tutaj jakby no mam radę dla tego typu zawodników, którzy boją się ofiar, czy nawet pionka, już nie mówię o figurze, czy nawet ciężkiej figurze, żeby ofiarować. No to jak najbardziej polecam, aby szybko tutaj tę umiejętność nadrobić, bo bez tego naprawdę bardzo ciężko no też czerpać taką radość z szachów, prawda? Bo bardzo dużo takie ofiary nam radości przynoszą. Także i są bardzo widowiskowe, także no polecam, aby tutaj tego typu umiejętności nadrabiać. Wracając do partii. W partii nastąpiło FG, HG i Hetman H3. No teraz widzimy, że sytuacja tego króla na G1 jest bardzo niebezpieczna, ale tutaj Paul Gajewski no, zamyka tą pozycję poprzez F4 i wydaje się, że no, chwilowo wytrzymuje ten atak. Tutaj przychodzi mi na myśl taka rzecz, bo Rashid Nejmetdinow w tym momencie zagrał goniec E6, a moje pytanie jest takie, co by się stało na przykład, gdyby ten skoczek, prawda, tutaj naturalnie wydaje się, że jest wejście na F3 i zobaczmy, jakie ryzyka niesie za sobą taka gra, że tutaj prawie mat, prawda? Marcel, przypomina mi się, tak, bo królew 2 i co się okazuje, że tutaj czarne mają problemy już teraz, tak? Tak, bo zaraz hetman może być złapany po ruchu wieża H1 na przykład i w ogóle ten nasz król też bardzo się otworzył. To chciałem tutaj, że tak powiem, zaprosić Państwa, tych, którzy jeszcze nie widzieli filmu partii Lilienthal albo Twinik, którą komentowaliśmy na naszym kanale. Tutaj właśnie Marcel wspominał o tego typu zjawisku, jeżeli skoczek okupuje, zajmuje miejsce tak jak tutaj na F3, z czego wcale nie płyną żadne korzyści dla tak silnie wyglądającej figury. Czy to jest ten przypadek? No to jest podobny trochę przypadek, aczkolwiek tam troszeczkę mówiliśmy o skoczku, który może być ten pionek, który go broni, że może być poderwany. Natomiast tutaj ja chcę powiedzieć o takim jeszcze innym zjawisku, że no, wydaje się, że tutaj za chwilę partia się skończy i czarny da mata, tak? A zobaczmy, co się dzieje, jak gramy narzucające się posunięcia hetman H2. Król gdzieś tam wędruje znowu do centrum. Nagle się okazuje, że ten król tutaj jest bezpieczny na E3. I teraz co się okazuje? Że w ogóle nie ma dalej ataku, bo król jest zupełnie na polu E3 bezpieczny. Hetman stoi niebezpiecznie, bo ta wieża może zaraz go ganiać. Nagle się okazuje, że to w ogóle tutaj te figury
prawda, jeszcze z pola H1 za momencik, będą atakować naszego króla. I to jest taki paradoks, że grając partię, jak szybko może nam się wymknąć wszystko spod kontroli. I tutaj Neżmetdinow na klasie, bym powiedział, się zachował, że nie wchodził tym skoczkiem, mimo że się to narzucało, bo widział, że ten król się przestawi, że nagle wszystkie figury białego będą harmonicznie grały i zagrał goniec E6, czyli likwidacja najlepszej figury przeciwnika. Zobaczmy. I to jest bardzo, bardzo ważny moment, to co tutaj wspomniałeś. Likwidacja najaktywniejszej figury, a jednocześnie chyba możemy zwrócić uwagę na połączenie wież, gdzie to się może przydać, tak? W niejednym wariancie. No tak, tak. Wieża na A8 zawsze jeszcze do jakiegoś ataku, czy nawet do odbicia gdzieś tam na F8 może się przydać, ale przede wszystkim skupiamy się na tym, że chcemy tego skoczka zlikwidować. No i teraz myślę, że tutaj warto wspomnieć, czy po efekcie goniec D5 za chwileczkę powstaje groźba po prostu goniec E3 i w tym momencie biały po prostu dostaje przegraną pozycję. W partii nastąpiło goniec C2 i tu myślę, że chodzi o to właśnie, że po goniec D5 biały chciał mieć odbicie hetmanem. No i ta pozycja oczywiście też tutaj będzie czarnymi dobra, ale myślę, że tutaj sprawy się komplikują, prawda? Też jest pozycja dynamiczna, mamy zaraz jakieś być może wejścia skoczek F, czy pytanie skuteczne znowu. Ale rzeczywiście sprawy się komplikują, więc tutaj Neżmetdinow postanowił nie bić od razu tego skoczka i zagrał wieża F7 po to, żeby prawdopodobnie po biciu na D5 ten hetman nie wchodził z szachem i jeszcze przy okazji po to, żeby obronić pionka na C7. Co mamy dalej? To jest pozycja, w której bardzo trudno tutaj się połapać. Myślę, że biały powinien stosować jak najwięcej wymian, żeby tą pozycję sobie jakoś ustabilizować. I błędem było to, że zaczął wędrówkę tutaj po Gajewski od razu królem do centrum. Trzeba było jak największą ilość figur tutaj wymienić, czyli najpierw zbić na E5 i teraz po król F2 dopiero byśmy mieli, powiedzmy, podobne warianty jak w partii, ale zaraz będziemy widzieli ogromne różnice. I Marcel chyba zgodzi się ze mną, że to jest taka dobra wskazówka, dobra rada dla wszystkich szachistów, żeby ten element, czyli eliminowanie najaktywniejszej figury przeciwnika, wziąć sobie do serca i czasami wykorzystać jako taki kierunkowskaz do naszego poszukiwania rozwiązań w jakichś pozycjach. Nie znaczyć to będzie, że zawsze to działać będzie, tak, ale to już może być bardzo cenna wskazówka ratująca nam często życie. No tak, właśnie nawet tutaj mamy dobry przykład na to, że pozycja białego bez, już po wymianie tutaj pary lekkich figur, no będzie się łatwiej broniło po prostu białemu. Biały szuka wymian po prostu. A w partii co nastąpiło i zaraz zobaczymy jakie niebezpieczeństwo przez to powstało, że od razu zagrał tutaj po wieża F7 królem na F2, nastąpiło hetman H2 król E3, czyli widzimy w ogóle, że pole na E3 jest idealne dla białego króla, co rzadko się zdarza, tak? Natomiast co dalej za tym poszło, że nastąpiła likwidacja tego skoczka i po ruchu CD teraz ten skoczek, którego wcześniej nie było, dodatkowo tu wchodzi do ataku. Czyli mamy praktycznie bardzo podobny układ figur, ale tych figur po prostu jest więcej w tym momencie i czarny ma dodatkowe możliwości ataku. Co jeszcze o tej pozycji możemy powiedzieć? Ona nagle zrobiła się taka bardzo konkretna, niebezpieczna również dla czarnego, bo jeżeli czarny tutaj nie dopnie tego ataku, to bardzo szybko może pójść niebezpieczna kontra i na przykład jakby hetmany w tej pozycji zniknęły, to tam pozycja czarnego robi się fatalna, bo nie ma ataku para gońców u białego i naprawdę nie jest lekko. A więc zobaczmy, co dalej się stało tutaj. Biały naturalnie próbował właśnie tego hetmana na H2 dopaść i zagrał ruch wieża H1. Tu już może się wydawać wstępnie, że biały w ogóle wygrywa, bo zobaczmy, naturalnie wydaje się, że teraz hetman odejdzie na G2. Tak nie było w partii, zaraz powiemy co nastąpiło. I po wieża H6 wydaje się, że ten hetman może tutaj tego króla gdzieś dopadnie, no ale się okazuje, że jak król ucieka, to nagle ten atak się po prostu kończy.
biały ma figurę więcej i wygrywa. Natomiast no tutaj, jeżeli ktoś chce się zastanowić, jak inaczej wyjść z opresji, polecamy na chwileczkę zatrzymać ten film, policzyć warianty, poszukać dynamicznego, taktycznego uderzenia. My natomiast pokażemy od razu tutaj, co Neżmetdinow w tym momencie wymyślił. Jest to puenta tutaj wykończenia ataku, a więc wieża bije F4. Jakie mamy uzasadnienie ku temu? No myślę, że po pierwsze widzimy, co się stanie na wzięcie hetmana. To od razu będzie sytuacja z partii, że ten król idzie do centrum. Tu już mamy po prostu przeczucie, że są motywy matowe i że sobie poradzimy. Oczywiście jakieś warianty na pewno Neżmetdinow policzył. Natomiast jeszcze ciekawą rzeczą jest, co by było, gdyby zamiast wzięcia hetmana było wzięcie wieży, a więc GF. No i tu myślę, że też warto sobie wspomnieć, że po prostu po tym posunięciu to król D4 nie pójdzie, bo po prostu mamy na F2 mata za momencik, a po skoczek bije F4, koń C2, musi oddać przeciwnik hetmana i też partia tutaj gładko będzie czarnymi wygrana, bo już mamy ogromne zyski materialne. No i wracając do partii, tutaj Paul Gajewski przyjął tego hetmana, mamy bardzo ładne wyprowadzenie króla do centrum. No i dodajmy, że to nie jest taka wędrówka króla, jak miała miejsce w ostatniej partii, którą komentowaliśmy w wykonaniu Gryszczuka. Tutaj jest to wędrówka wymuszona. Tak, jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, jak bezpiecznie króla przeprowadzić przez całą szałownicę, to polecamy obejrzeć nasz poprzedni film, gdzie była partia Gashimov-Griszczuk, tam manewr króla przez całą szachownicę był po prostu perfekcyjnie wykonany. No tutaj widzimy, że niebezpieczeństwo jest 100 razy większe. Tutaj jest perfekcyjnie sterowany przez czarnego. Dokładnie. No i zobaczmy, jak wykończyć taką akcję. Tutaj już król naprawdę jest w opałach, lada moment, wydaje się, że będzie mat. Mamy wejście, goniec G7, no taki ruch powoduje, że groźby są przepotężne po prostu dla tego. Ale Marcel, bo ja myślę, że wielu, cofnijmy może ten ruch, wielu z nas było w takiej sytuacji, mamy pozycję, no czujemy, że ta pozycja musi być wygrana. Mamy jakiś tam zapas czasu 15-20 minut na zegarze, no i co, wystarczy tylko policzyć. Ale dajmy na to, że coś tam nam nie potrafimy doliczyć, nie widzimy tego mata, czas się skończył do minut 10, trzeba podejmować decyzję. No i właśnie, czy ty w takich momentach, jak ty sobie radzisz w takich momentach? Bo tutaj nie da się tylko bazować na intuicji, widzimy, tak, że tutaj no, musi się krew polać, ale trzeba znaleźć drogę konkretną. Więc jak ty sobie w takich momentach radzisz? To znaczy w takich, zarówno w takich, jak i nawet innych momentach, jak nawet mam dużo czasu, to zaczynam liczenie wariantów klasycznie, od zagrania szacha lub bicia. O, i to jest bardzo dobra wskazówka, czyli takie bardzo konkretne podejście. Tak? Czyli zobaczmy, nawet gdybym no, miał tu mało czasu i bym musiał podjąć jakąś decyzję, to pierwszym wariantem to byłby ruch, który prawie że daje mata, a więc ruch C5 w tym momencie. Zmuszam przeciwnika do DC, ja chcę mu po prostu bezpośrednio dać mata. I teraz ja widzę, że jak zbiję na przykład tutaj skoczkiem, no to ten król zacznie mi tam uciekać i nie wiadomo, czy w ogóle go tutaj zamatuje. Prawda? No tam jeszcze mogę zagrać jakieś A6, on mi zagra A4, nagle się okazuje, że nie mogę mu w ogóle dać tu mata. I zaczyna mi uciekać. I pojawiają się nerwy. I pojawiają się nerwy, tak. I jak już się te nerwy pojawiają, to mówię, no dobrze, no to jak chcę mu dać mata, to najpierw mu zabiorę to pole na C4 i za chwileczkę grozi mat w 1, więc ja już bardzo łatwo mogę policzyć, jaki ruch powoduje, że on w ogóle się może obronić. No i wyjdzie mi z tych obliczeń bardzo szybko, że to jedynym ruchem, który obroni tutaj króla, to jest goniec D3. I w tym momencie po goniec D3 mam skoczek EC6, forsowny wariant, tak? Król C3, goniec G7 szach, znowu król musi uciekać na D2. I po wieża D3 ja na przykład już widzę, że ta pozycja no, jest wygrana czarnymi, bo nawet materialnie wychodzę do przodu. Czyli już dalej nie liczysz, skoro masz satysfakcjonującą cię ocenę pozycji,
wystarczająco do wygranej. I to jest chyba dobre, praktyczne podejście. Tak? Jeżeli mam mało czasu, to nie muszę liczyć dalej. Wiem, że jeżeli pójdę na tą pozycję, to będę w stanie ją zrealizować. Ale jeżeli czasu mam dużo, no to ten wariant to jest dla mnie zabezpieczenie na wypadek, gdyby inne nie działały. Czyli mam 30 minut na przykład na zegarze, proszę bardzo, widzę, że C5 wygrywa, ale pomyślę sobie, może coś lepszego. Może przejdę do historii i znajdę ofiarę, tak. Chociaż tutaj hetmana już nie ma, ale czegoś innego. Może przejdę do historii i wymyślę właśnie ruch w partii, czyli goniec G7, takie trochę ciche posunięcie, a trochę bardzo też logiczne, żeby to króla jeszcze tutaj przyatakować. No i zobaczmy, jakie będą konsekwencje zaraz tego posunięcia. Oczywiście tu zaznaczam, że jest to bardzo dobry ruch, bo po prostu nie ma jak wzmocnić obrony przeciwnik, a goniec wszedł do ataku tędy. A tu oczywiście mogą się pojawić pytania widzów, a czemu nie goniec E3, też prawie mat, tak? Tylko że nagle po król C3 się okazuje, że mata nie ma, a biały wręcz pozycję wygrywa, bo wisi skoczek, a jak na przykład goniec by tego skoczka chciał jakoś tak bronić, to gdzieś tam król ucieka, prawda? Dlatego tutaj musimy jeszcze zachować naprawdę dużą czujność, bo mamy hetmana mniej. No więc goniec G7 jest ruchem wygrywającym, przygotowanie też do ruchu C5, w dalszym ciągu ten ruch musi tutaj za niedługo nastąpić. Nastąpiło A4, A4 może przeciwdziała tutaj ruchowi B5, żeby nie wiem, nie zabierał tego pola królowi. No ciężko powiedzieć, już ciężko też białe mi zagrać jakieś posunięcie, kiedy widzimy, że wszystko przegrywa. To jest niestety ból niesamowity siedzieć, prawda, tak na partii, że tam siedzimy, patrzymy, wszystko przegrywa, hetman więcej, no szkoda się poddawać, prawda, może jeszcze się gdzieś pomylić, no to zagrał koło gajewski A4. No ale tutaj już Neżmetdinow perfekcyjnie go wykończy, C5, DC, BC. Grozi C5 mat, jak się przed tym obronił, goniec D3, czyli znowu ten król na C3 może będzie uciekał. No zbił po prostu tego gońca, bo z szachem i w ogóle jeszcze tutaj grożą maty. Król C4, D5, wybicia, król ucieka na B5, wieża B8, jedyne pole król A5 i po końcu C6 mamy partię zakończoną, bo po król A6 tu już dopiszemy sobie tą końcówkę, bo tak już nie było tutaj. Paul Gajewski widział, że dostaje mata i nie dał się zamatować. Zagrałby na pewno król A6, gdyby mógł, i po wieża B6 przykładowo, bo to nie jest jedyny mat w tym posunięciu. Mamy króla na A6 zamatowanego. Co byśmy mogli wywnioskować z tej partii, Piotrze? No, robi ogromne wrażenie, ale to jest... To niekoniecznie ta partia, oczywiście ona się będzie podobać większości nam, szachistom, natomiast jaki z tego wniosek może płynąć dla zawodników, którzy nie lubią takiej ostrej gry z poświęceniami? Ja mam nadzieję, że my w ten sposób wyrobimy takiego smaka. Smaka na taką właśnie grę. Żeby, tak jak ty często mówisz, żeby był ten fan w graniu w szachy, więc no, nawet osoba, która jest skąpa pod względem poświęcania materiału, może zrozumie, że to jest właściwa droga, żeby poszukiwać tego typu przygód na szachownicy, żeby się szachami bawić, bo to prowadzi nas do takich perełek. Może nie będziemy mistrzami świata, ale może raz, dwa, trzy uda nam się rozegrać partię, która przejdzie do historii szachów. No właśnie, ja jestem zachwycony tym, co Piotr tu mówił, bo to właśnie perfekcyjne podsumowanie i gorąco zachęcamy do tego, żeby nawet obudzić w sobie takiego zabijakę, tak jak Neżmetdinow nieraz tutaj w wielu partiach. Ja kojarzę naprawdę wiele jego partii, gdzie on takie zabijackie szachy grał i świetnie się to oglądało, tak? I myślę, że lepiej zagrać w swoim życiu 5 takich partii niż 100 nic nieznaczących, prawda? Dlatego właśnie no szczerze zachęcamy i mamy nadzieję, że po tej partii będziecie chętniej święcić materiał. Dziękujemy Wam za wysłuchanie nas, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, obejrzyjcie też inne filmy, jeżeli chcecie się dowiedzieć na przykład, jak bezpiecznie przeprowadzać króla przez całą szachownicę. Trzymajcie się, za tydzień kolejny film. Cześć! Cześć.